niedawno za mną w tym obiekcie w Wojniczu, należący do obiekt do szkoły średniej, piękna hala sportowa, odbyły się dwa turnieje piłki nożne. Jeden turniej o puchar burmistrza, drugi o turniej o puchar starosty. Ale proszę Państwa, ciekawa rzecz. WF-iści zaczęli dyskutować, dlaczego ta hala nie jest gminną, chociaż mogła być. Dlaczego szkoła średnia ma drugą halę? Czemu ta hala nie mogła powstać w miejscu Orlika? Obok później można było ten Orlik postawić. Że mogła należeć do szkoły gimnazjalnej, bo szkoła gimnazjalna w Wojniczu nie ma hali. Dlaczego ta hala jest za niska, za krótka, nie jest pełnowymiarowa? To są pytania, które do dnia dzisiejszego wielu mieszkańców nie dostało odpowiedzi. A może warto przypomnieć historię, jak to się stało, że to nie jest hala widowiskowa gminy Wojnicz. Dla portalu Nasz Wojnicz, Jacek Filipek.